sztuka wdzięczności to jest coś niesłychanie fascynującego. Spotykam takich ludzi, którzy tego się uczą, próbując posiąść tę umiejętność od różnych stron. Niekiedy właśnie zmuszając się do dziękowania na końcu dnia, znajdując te sytuacje, które są jakimś takim przyczółkiem dla okazania wdzięczności Bogu, a jak ktoś nie wierzy w Boga, to przynajmniej życiu, którego spotyka. Ta dzisiejsza Ewangelia mówi, że najpiękniejsza wdzięczność rozkwita wtedy, gdy u jej podstaw jest wiara. Jeśli mam taką postawę wobec życia, że przyjmuję z wiarą siebie, z wiarą innych ludzi, z wiarą to znaczy, że to jest wszystko rzeczywistość Boża i że mam tu swoje miejsce, swoje zadania, swoją misję i inni ludzie też tutaj są z woli Boga. Gdy mam taką właśnie wizję rzeczywistości przenikniętą wiarą, wtedy w najbardziej naturalny sposób będzie rodziła się we mnie wdzięczność za taką właśnie Bożą rzeczywistość.